Moi drodzy, witam was serdecznie w dziewiątej części mojego cyklu "Zostań mistrzem phrasal verbs", w którym prezentuję wam 100 najważniejszych phrasal verbsów. Chciałem serdecznie podziękować mojemu widzowi Michałowi, który zmotywował mnie do kontynuacji tej serii, także kontynuuję. Do tej pory poznaliśmy już kilkadziesiąt najważniejszych phrasal verbsów. Odnośnik do nich znajduje się tutaj na górze i na dole również w opisie. Pora na kolejne pięć. Tak jak zawsze, najpierw przedstawię Wam przykłady, potem zbudujemy trzy super zdanka, a na końcu powtórzymy wszystko i zrobimy sobie quiz time. Gotowi na angielską przygodę? Serdecznie zapraszam! Angielski z Numer jeden: Budzić wstręt, odpychać, zrazić, brzydzić. Piękny przykład na początek lekcji. Na pewno macie jakieś jedzenie, które was brzydzi, które was odpycha. Jak to powiedzieć phrasal po angielsku? Otóż, odpychać brzydzić to jest PUT OFF. PUT OFF, czyli odpychać i brzydzić. Co bardziej spostrzegawczy z Was zauważą, że już było PUT OFF i to znaczyło przesunąć na przykład spotkanie. Dokładnie tak, ale też znaczy brzydzić. Bo czemu nie? Po angielski pokazuje nam ładny, środkowy palec. <grych> Ser pleśniowy mnie brzydzi? Blue cheese puts me off. Surowe mięso mi obrzydza? Raw meat puts me off. On mnie brzydzi? He puts me off. Put off, czyli brzydzić. A was to brzydzi? Dajcie znać w komentarzach. Numer 2. Kontynuować. Kochani, bardzo ważny w języku angielskim, ponieważ używany praktycznie codziennie w przeróżnych sytuacjach. Jak powiedzieć po angielsku, kontynuować? Otóż kontynuować to jest to carry on. To carry on, czyli kontynuować. Jest to stosowane zarówno odnośnie spotkań, prezentacji, ale też na przykład, jeżeli jest kolejka i ludzie mówią: dobra, dobra, idźcie, idźcie, to też można powiedzieć: carry on. O to taka ciekawostka. To carry on, kontynuować. OK, kontynuuj. OK, carry on. On kazał jej kontynuować. He told her to carry on. Możemy kontynuować spotkanie? We can carry on the meeting. To carry on, kontynuować. Numer 3. Odmówić, odrzucić. Moi drodzy, któż z nas nie był odrzucony przez jakąś dziewczynę, no ja na pewno byłem, albo nie odrzucił jakiejś oferty pracy? Jak powiedzieć po angielsku odrzucić coś lub kogoś? Odrzucić kogoś lub coś po angielsku to jest turn down. Turn down, czyli odrzucić kogoś lub coś. Ona odrzuciła ofertę pracy? She turned down her job offer. Ona mnie odrzuciła. She turned me down. Nie odrzucaj tego zaproszenia. Don't turn down the invitation. To turn something or somebody down. Odrzucić kogoś lub coś. Numer 4. Ograniczyć. Wielu z nas, łącznie ze mną, musi ograniczyć troszkę jedzonko. Jak powiedzieć po angielsku ograniczyć coś? Otóż, ograniczyć coś po angielsku to jest cut down on something. Cut down on something, czyli ograniczyć coś. Muszę ograniczyć jedzenie chipsów, prawda? I must cut down on crisps. Muszę ograniczyć granie na komputerze. I must cut down on playing video games. Muszę ograniczyć picie słodkich napojów. I must cut down on drinking sweet drinks. To cut down on something czyli ograniczyć coś. A wy co musicie ograniczyć? Napiszcie zdanko po angielsku w komentarzach. Interakcja z fanami. Numer 5. Podłączyć. Niby proste, ale nie takie oczywiste. Codziennie podłączamy bardzo dużo różnych rzeczy do gniazdka. Jak powiedzieć po angielsku podłączyć coś? Otóż, podłączyć coś po angielsku to jest po prostu plug something in. To plug something in, czyli podłączyć coś. Podłącz to. Plug it in? Ciężko mi podłączyć ładowarkę. It's hard to plug in the charger. Nie podłączaj tego. Don't plug it in. Proszę Was uprzejmie. Pięć nowych phrasal verbsów już w naszych głowach. Teraz krótka powtórka i później sprawdzimy się w quiz time. Pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach, ile mieliście poprawnych odpowiedzi. Budzić wstręt, odpychać? Put off. Kontynuować? Carry on. Odmówić? Turn down. Ograniczyć? Cut down on. Podłączyć? Plug in. Okej, okay, powtórzone, no to teraz quiz time. <trybujścian> Ser pleśniowy mi odrzuca. Blue cheese puts me off. Ok, kontynuuj. Ok, carry on. Ona odrzuciła ofertę pracy. She turned down her job offer. Muszą ograniczyć jedzenie chipsów. I must cut down on crisps. Podłącz to. Plug it in. Surowe mięso mnie brzydzi. Raw meat puts me off. On kazał jej kontynuować. He told her to carry on. Ona mnie odrzuciła. She turned me down. Muszę ograniczyć granie na komputerze. I must cut down on playing video games. Ciężko mi podłączyć ładowarkę. It's hard to plug in this charger. On mnie brzydzi. He puts me off. Możemy kontynuować spotkanie. We can carry on the meeting. Nie odrzucaj tego zaproszenia. Don't turn down the invitation. Muszą ograniczyć picie alkoholu. I must cut down on alcohol. Nie podłączaj tego! Don't plug it in. Jak moi drodzy, dobrze poszło? Mam nadzieję, że znakomicie. W komentarzach użyjcie koniecznie zdanko z Fresjerswepsami, żeby Wam lepiej się zapamiętało. Pamiętajcie również proszę o subskrypcji. A jeżeli chcecie wrócić do poprzednich lekcji, koniecznie kliknijcie w linki tam na dole. Jeszcze raz dzięki Michał za przypomnienie o tej serii i do zobaczenia bardzo niedługo w kolejnym odcinku zostań mistrzem Phrasal Verbs. W... Skorzystaj z oferty na mój kurs na www.angialski-zmarcinem.pl i już dziś zostań mistrzem gramatyki.